Siemano wszystkim, ze strony Matowi, to was bardzo serdecznie w takim nietypowym odcinku. Ostatnio to stwierdzenie pojawia się u mnie coraz częściej, ale dzisiaj będzie nietypowy odcinek, ponieważ dzisiaj, jak widzicie po tytule, rozpakowujemy sobie tą paczkę. Są tutaj mianowicie części do komputera, które będę miał składany po świętach. Brakuje tutaj jednej rzeczy, ale ona nie przyjdzie mi w paczce, tylko informatyk po prostu mi ją przyniesie. A więc tak, wcześniej przyszedł mi już procesor Intel i5-7400 bodajże. W tej paczce, słuchajcie, znajduje się prawdopodobnie RAM, 16 GB RAMu oraz chłodzenie. Postanowiłem kupić sobie w końcu porządne chłodzenie, wydałem prawie 200 na chłodzenie. W końcu będę miał chłodzenie, a co lepsze, będzie to duże chłodzenie i fajne chłodzenie. Ja zawsze chciałem mieć fajne chłodzenie. A i to nie jest mój prezent na święta, po prostu tą paczkę zamówiłem sobie jakiś tydzień wcześniej, a na święta jeszcze nie wiem, co dostanę. Także no, ja tutaj będę rozpakowywał, a przy okazji trochę z wami gadał. I słuchajcie, na starcie chciałem wam powiedzieć, że dla mnie nieważny jest sprzęt, znaczy sprzęt też jest oczywiście ważny, ale najważniejszy jest pomysł, więc jeśli ktoś zaczyna, to pamiętajcie o tym. Przykładem na to mogę wam pokazać na przykład mój statyw na mikrofon, który jest po prostu na książce, prawda? I naprawdę, słuchajcie, teraz to jest dla mnie wielka chwila, bo ja na ten sprzęt zbierałem pół roku, no i w końcu będę mógł to sobie rozpakować i będę miał też lepsze rzeczy do komputera, tak? Dobra, więc na starcie mamy tutaj pełno baniek. Wszyscy je odrzucają, wszyscy, u kogo tylko widziałem unboxingi, wszyscy odrzucali te bańki, ja będę inny, uwaga. Moi drodzy, moi drodzy, to ja będę, ja już mam pomysł, co będę robić w domu, co nie? A na razie to sobie odłożę, już mi bolą trochę uszy. I moi drodzy, naszym oczom w tym momencie ukazuje się pudełko, to jest chłodzenie. Kurde, w końcu będę miał swoje chłodzenie. Aha, jeszcze wam powiem, że trochę bez sensu jest ten film, bo ja tutaj otworzę tą paczkę, będę się trochę jarał i to tyle. Ale po prostu nie mam co w tym momencie nagrywać, bo zapomniałem hasła do Steama, więc gier póki co nie mogę. Uwaga, uwaga. Coś zrzuciłem. Dobra, więc jak widzicie, to jest moje chłodzenie. Ono jest dosyć duże w porównaniu do poprzedniego. Jest naprawdę mega duże. I kolejną rzeczą z tego ogromnego pudełka będzie, uwaga, uwaga, jak myślicie, co to może być? To jest właśnie to, to jest RAM. 16 GB RAMu. Tak teraz patrzę, bo zamówiłem dwie kości po 8 GB. I chyba się zgadza. Niektórzy mi odradzali i mówili, żebym zainwestował w kartę graficzną. Karty graficznej ogólnie nie mam, bo jeszcze nie kupiłem i muszę trochę pozbierać. Ale niektórzy mi mówili, żebym zainwestował póki co w kartę graficzną, a kupię sobie 8 GB RAMu. Ale postanowiłem, że kupię sobie 16, bo z tego co mi informatyk mówił, to 8 a 16 GB to jest ogromna różnica, także no zobaczymy, tak? Jeszcze tu jest chyba dużo bąbelków. Ej, mam pomysł, bo te bąbelki strasznie ciężko się zbijają, więc ja po prostu położę je sobie na ziemi i zacznę po nich skakać.